Magistrat rozstrzygnął przetarg na budowę pierwszego w naszym regionie cmentarza dla zwierząt, tęczową krainę, bo tak nazwano cały projekt przy ulicy Bielańskiej wybuduje szczecińska firma MediClean. Do tej pory mieszkańcy naszego miasta mogli pochować swoich pupili na prywatnym cmentarzu pod piłą. Teraz miasto wyszło naprzeciw właścicielom zwierząt domowych i postanowiło stworzyć warunki do godnego pochówku. Rozstrzygnęliśmy przetarg na dzierżawę terenu przy ulicy Bielańskiej właśnie w celu prowadzenia grzebowiska dla zwierząt. Jest to dzierżawa 30-letnia. Najlepszą ofertę złożyła firma Medic Clinic, która chce właśnie prowadzić taką działalność na tym terenie. Przekonała komisję przetargową między innymi bardzo ciekawym pomysłem, stawką również dzierżawy, planowanymi cenami za pochówki. Przedstawiła po prostu najlepszą ofertę i zdobyła najwięcej punktów. W związku z tym komisja przetargowa uznała, że ona ten przetarg wygra. Pierwsze pogrzeby odbędą się dopiero za 3 lata. Teraz firma, która wygrała przetarg, będzie musiała uzyskać potrzebne pozwolenia i dopiero wtedy przejmie teren przy ulicy Bielańskiej. Po podpisaniu umowy rozpocznie się tak naprawdę cała procedura związana z organizacją tego przedsięwzięcia. Najpierw firma będzie musiała zdobyć odpowiednie pozwolenia, odpowiednie dokumenty. No, myślę, że potem będzie mogła powoli wchodzić już na ten teren. Ma 3 lata na to, żeby zrealizować tę inwestycję bardzo potrzebną i oczekiwaną przez mieszkańców, którzy posiadają czy psa, czy kota. Na cmentarzu będzie można pochować psa, kota, ale także mniejsze zwierzęta takie jak chomiki, króliki czy myszy. Będzie też możliwość prowadzenia pochówków zbiorowych lub indywidualnych, a także zwierząt zasłużonych, na przykład policyjnych, w osobnych kwaterach. Cena za pochowanie zwierzaka ma zależeć od jego wielkości, a także wymagań i oczekiwań właściciela.